Czy osoba ukochana napisze? Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Dzisiaj mamy dwie grupy. Pierwsza grupa Tarot, druga grupa Lenormand. Także wybierzcie sobie tą talię kart, którą lubicie. I kochani, ja Was oczywiście zapraszam, moi kochani subskrybenci, moi widzowie, jeśli nie jesteście jeszcze subskrybentami, to proszę zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, lajkujcie, komentujcie, bądźcie aktywni tutaj, oglądajcie codziennie moje wróżby, zapraszam. Również zapraszam na wróżby indywidualne, jeśli chcecie nabyć wróżbę, napiszcie do mnie e-maila, ja Wam wtedy odpiszę, jakie są wolne terminy, warunki takiej wróżby i ceny. Dziękuję serdecznie, zapraszam. I teraz zaczynamy. Czy osoba ukochana, o której myślisz, napisze? Grupa pierwsza, talia kart Tarota. Więc tak, już w przełożeniu kart mamy tutaj cztery kielichy, czyli osoba zrezygnowana, smutna, osoba, która jest pasywna, siedzi, jest tutaj zamknięta w sobie, nie robi żadnego kroku, nie robi żadnego działania, tylko wspomina, że coś było, ale się skończyło. Natomiast tej nowej jakiejś szansy, którą los podsuwa mu pod nos, nie dostrzega, nie widzi, nie chce zobaczyć. Cztery kielichy oczywiście mówią również o emocjach, o wielu emocjach, które tutaj są raczej melancholijne, smutne, jakieś rozczarowanie, zawiedzenie, jakieś, nie wiem, obraza, poczucie niechęci lub brak działania właśnie, zamknięta osoba, zablokowana i bardzo jakby pasywna właśnie, tutaj nie robi żadnego kroku, nie wstaje nawet, by się wysilić, tak? Osoba zrezygnowana, osoba wspominająca, owszem, osoba, która się nudzi, która nie wykorzystuje swojej nowej szansy. Także tak tutaj bym opisała Waszą osobę ukochaną i zobaczmy, co pokażą karty Tarota. Osiem kielichów. Królowa mieczy. Król kielichów i szansa. Rzeczywiście jest tu szansa w postaci asa mieczy. Więc tak, na razie osoba odeszła, tak, od uczuć. Nie wiem, obrażona, urażona, zniechęcona, pasywna oczywiście odeszła. Czyli tutaj, nie wiem, miała tyle może rozczarowań, że postanowiła na razie tutaj zostawić te uczucia, zająć się swoimi sprawami, odejść. Jest to jakieś rozstanie, jakaś blokada między Wami. Być może jakaś sprzeczka, problem, gdzie ta osoba na razie się oddaliła. Mamy parę, królową mieczy i króla kielichów, czyli tutaj król kielichów oczywiście osoba adorująca, flirtowna, zakochana, romantyczna, która ma pełno uczuć, tak? Jest uczuciowa, ale flirtowa, być może też powierzchowna. I mamy królową mieczy, osobę silną, być może oziębłą, być może odtrącającą wręcz, zaplanowaną intelektualistkę, która wszystko ma w głowie przemyślane, przede wszystkim głowa, później serce, bez emocji, osoba zimna nieraz, dlatego mówię odpychająca, jest to osoba bardzo myśląca racjonalnie i no tutaj więcej na pewno emocji mamy u tego króla, tak? Czyli jakieś emocje ta osoba do Ciebie ma. I teraz pytanie było, czy ta osoba ukochana napisze, pomimo, że na razie odeszła, że jest jakiś problem. Więc mamy szansę na nowy początek. Mamy rozmowę jakąś wyjaśniającą. Mamy jakąś nową decyzję, mądrą decyzję. Mamy szansę na coś, że coś zrozumiecie, że coś wyklarujecie, tak? Wyjaśnicie. Tutaj mamy również jakąś
jakieś rozwiązanie waszej obecnej blokady, waszej jakiejś ciężkiej sytuacji. Także mamy nową szansę, że ta osoba rzeczywiście napisze i będzie chciała coś tutaj wyjaśnić. Jest szansa na nowy początek. Także odpowiedź jest, pomimo tych jakichś trudności, komplikacji teraźniejszych, odpowiedź jest tak. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Tutaj mam talię Lenormanda. Więc w przełożeniu już kart mam lisa, czyli osobę nie do końca szczerą, nie mówiącą prawdy, być może chce ta osoba tylko wykorzystać sytuację, mieć jakieś tutaj dobra dla siebie, nie do końca jej zamiary są szczere i prawdziwe. Jest to raczej tutaj fałsz, być może zdrada, być może jakaś chciwość, być może osoba jakaś podstępna, czy narcystyczna, czy toksyczna. Więc należy uważać, ponieważ te jakby obiecanki, czy zamiary tej osoby nie są do końca tutaj w kartach szczere. Mamy też blokady, tak jak w grupie pierwszej, tak? Być może jakaś separacja, jakaś blokada, jakieś odcięcie na razie od siebie, nie wiem, poprzez jakiś konflikt lub poprzez inne jakieś zbiegi okoliczności lub no, mamy izolację, separację, udawanie, że jest się zapracowanym, że nie ma czasu. Także nie ma tutaj na razie, widzę, dobrej komunikacji czy spotkań. No i zobaczmy, jak to się wyjaśni, czy ta osoba napisze, mamy pytanie. Więc tak, napisze, mamy karty wiadomości. Wiadomości, które już jakby lada moment przyjdą, ponieważ już jakby są w drodze, lecą, tak, są wysłane. Czyli mamy tutaj sowę, jakąś mądrą rozmowę, mądrą wiadomość, mądre wyklarowanie spraw. Wiadomości, które już są jakby lada moment wysyłane lub idą do ciebie. Gwiazda, wyjaśnienie wszystkich sytuacji, wszystkich trudnych problemów, spraw, zagadnień. I tutaj uleczenie wszystkich waszych problemów, tak? Uleczenie waszej relacji, duszy, wzmocnienie się waszych spotkań, waszej komunikacji, jakby rozrośnięcie się, czyli rozmnożenie, tak? Bardziej stabilne. Chce ta osoba z wami być może stosunki czy komunikację, w tym sensie relacje. Także mamy tutaj wyjaśnienie spraw, pomimo też tej blokady. No i tak, napisze ta osoba, ale uważajcie, ponieważ przypominam, nie wszystko to, co ta osoba mówi, czy zamierza, czy planuje w stosunku do was, jest szczere. Więc otwórzcie oczy, bądźcie uważni, uważne. Dziękuję serdecznie wszystkim moim kochanym subskrybentom i słuchaczom. Pamiętajcie, dajcie mi kciuczka w górę, łapkę w górę, kciuczek w górę. Skomentujcie, subskrybujcie i zapraszam. Do usłyszenia już wkrótce.